No, witajcie. Dzisiaj taki kolejny odcineczek o różnych pracach warsztatowych. Najpierw zaczynam tutaj przy czymś, co nie wolno, że tak powiem, o tym zapomnieć i zwlekać. Mianowicie konserwacja wałów. Tu, jak widzicie, obydwa te wały do Supra są zakonserwowane. Zawsze stosujemy do tego tawot obficie. Natomiast tutaj oprócz wytawotowania jeszcze tutaj dostaliśmy taką od Łukasza, którego serdecznie pozdrawiamy, taką taśmę, która jest specjalnie antykorozyjna i ma w sobie taki, jest nasączona takim tłuszczem, który służy do konserwacji. No, telefon już odebrałem, więc wracam do Was. Także jak widzicie, zakonserwowane jest to ładnie, te wszystkie czopy. Tutaj ten ostatni generalnie nie ma większego aż tak znaczenia, bo tutaj tak się nasuwa tylko koło zębate i później koło pasowe. Natomiast jak już mamy możliwość, to warto sobie też to zakonserwować. Na co zwrócić uwagę jeszcze, jak przechowujecie wały? Żeby go gdzieś nie rzucać, żeby nie upadł, żeby nie uszkodzić gwintów. Tutaj, bo to z reguły drobny gwint jest. Także na to należy zwrócić uwagę. Tak jak w Zetorze 25, to trzeba zwracać uwagę z przodu i z tyłu na gwinty, ponieważ tutaj z tyłu mamy piastę do przykręcenia już razem odkutą z wałem, gdzie przykręcamy koło zamachowe i większość generalnie silników tak ma, natomiast Zetor 25 tutaj ma stożek, nasuwamy koło zamachowe na klinie, klin wkładamy i tam jest na końcu gwint i nakrętka na klucz 90, więc tutaj trzeba zwracać uwagę i tu na ten drobny gwint i z przodu i z tyłu. Tu niech Was nie zdziwi, że nie ma przeciwwag, ponieważ no, te wały w Suprach nie mają ich. Także tutaj nie ma problemu. Do szlifu, jak oddajecie, nie trzeba ich znaczyć, bo ich nie ma. Wobec czego nie ma tutaj ryzyka żadnego, że coś się pomyli, że coś się stanie i tak dalej. Więc tutaj jest o tyle dobrze. I co jeszcze? I chyba tyle. No mówię, ten jeden wał na pewno tutaj z tych wałów lada dzień, myślę, będzie wykorzystany, więc to też nie jest jakieś długofalowa konserwacja, natomiast warto, jak tym bardziej, jak macie dłużej przechowywać, chociaż jak coś jest suche, przede wszystkim nie dopuścić, żeby to było suche i nie tłuste, bo wtedy moment się nalot może zrobić, a jak coś będzie chociaż tłuste i ten, to bardzo, bardzo fajnie się to przechowuje, nic się z tym nie dzieje, więc nie ma się co obawiać. Oczywiście różnego rodzaju smary, oleje, towoty też mają w pewnym stopniu jakieś dodatki, które czasami mogą mimo tego powodować korozję, więc tak naprawdę jakieś dłuższe przechowywanie zawsze jest w jakimś stopniu negatywne, ale raz na jakiś czas my tam mamy jakiś wał też do Zetora, który przechowujemy dłuższy czas, to on już był w międzyczasie kiedyś też, że tak powiem, przeglądnięty, czy się nic nie dzieje, jeszcze raz zakonserwowany, więc to też nie zaszkodzi. Trochę pracy, ale w końcu to my się tym bawimy i robimy to, co lubimy, więc nie ma z tym, nie ma to dla nas problemu. Tu jeszcze Wam tylko pokażę jeden z tych tłoków, który tutaj był taki używany. Zobaczcie, jak był zatarty. Pierścienie pozapiekane, pozacierane, połamane. Kawałków już nie ma, kawałki zostały, które nie idzie tego wyciągnąć. To jest złom oczywiście, można tylko zachować jako pamiątkę, że tak powiem, jakiś puchar może z tego zrobić. Tak sobie jeszcze raz teraz pomyślałem, bo nie wiem, czy pamiętacie i czy wszyscy wiecie, bo ciągle dostaję telefony z zapytaniami, czy są wilkowice w tym roku. Nie ma. Nie ma wilkowic, nie ma festiwalu w tym roku, jest odwołany z względów wiadomych. Były plany, żeby to zrobić, organizatorzy się podjęli, były zapisy i tak dalej, my też byliśmy zgłoszeni, do końca lipca były zbierane te zgłoszenia, natomiast został on odwołany w sumie ponad tydzień temu, czy jakoś tydzień temu, dlatego no trudno, spotkamy się w przyszłym roku, natomiast pamiętajcie, przekażcie znajomym, jeśli się gdzieś tam wybieraliście, żeby no żeby po prostu ktoś nie pojechał i nie zastał pustego placu w Wilkowicach, bo nie o to chodzi, więc to jest taki komunikat. A przy okazji tak sobie pomyślałem, że może warto tak sobie zrekompensować tutaj brak tego festiwalu, zrekompensować w sumie no nam, to nie tylko nam, w sensie mi, tacie, ale w ogóle nam wszystkim,
i widzom, bo nic niestety z tego zlotu nie będzie nagranego, bo się nie odbywa. Natomiast tego, co wiem, w Golubiu Dobrzyniu, to co wam mówiłem, ta wystawa się odbędzie, więc jak ktoś ma tam bliżej, to zachęcam. To sobie w internecie tam wyszperacie, co i jak, gdzie. Bo ja tam nie byłem, więc nawet nie wiem, czy to jest przy zamku, czy gdzie, nie mam pojęcia. Natomiast z tego, co wiem na dzisiaj, to ten zlot się odbywa mimo wszystko, ta wystawa starych takich pojazdów tam. Natomiast wracając do Wilkowic, pomyślałem i też tam w komentarzu jeden taki pomysł padł, że może by zrobić taką wirtualną wystawę, z racji tego, że nie było Wilkowic. Ja myślałem, jak to ugrać. Jeden właśnie z widzów zaproponował, żeby może każdy chętny nagrał jakąś minutę, powiedzmy, czy pół minuty, czy dwie minuty, już w zależności, nawet telefonem, taką krótką prezentację swojej kolekcji, czy jednego pojazdu chociażby, jednego ciągnika, jednej maszyny. Taka ciekawostka, na luzie, coś fajnego nagranego. Jak nie potraficie albo nie jesteście w stanie nagrać, to może chociaż porobić parę zdjęć, plus wysłać opis. Jakiś taki, żeby to nie było, że o, Ursus tam 28, rocznik ten i ten, tylko napisać, że taki traktor kupiony, remontowany, czy odziedziczony. Jakieś parę słów, parę zdań napisać, wysłać parę zdjęć. Postarać się, żeby w miarę te zdjęcia były jakościowo fajne. Możecie to wysyłać na info@retrotraktor.pl albo poprzez wetransfer.com. To wam linki podam pod spodem, pod filmem. Mamy mało czasu, natomiast jeśli się nie uda tego na niedzielę na przykład zrobić, czy na sobotę, jeśli teraz powiedzmy w dniu festiwalu, to może zaraz po zrobimy sobie takie wirtualne Wilkowice, taki wirtualny festiwal może, żeby nie tutaj, że tak powiem, nazwy nie podbierać. Taki wirtualny festiwal sobie zrobimy, wrzucimy te filmy, te prezentacje, te zdjęcia do jednego filmu, te, które prześlecie, pod warunkiem, że tego będzie chociaż przynajmniej kilkanaście, żeby to miało sens, bo jak będę miał materiały od dwóch, trzech osób i na przykład czterech, pięciu pojazdów, no to też tak nie będzie fajnie, ale gdyby was więcej się, że tak powiem, to zaangażowało, podesłalibyście parę materiałów, to jestem w stanie to zmontować i wrzucić taki film. Tak, ja mam taką wirtualną wystawę. Nie wiem, czy to się sprawdzi, czy nie, ale widzicie, czasy są jakie są, trzeba się dostosowywać do zmiennych warunków, więc być może się to przyjmie i sobie takie od czasu do czasu będziemy rewizje naszych kolekcji wirtualne robić. Postaram się coś dorzucić od siebie również, natomiast wolałbym, żeby to było właśnie, bo nasze sprzęty już nieraz widzicie na filmach, widzicie na bieżąco, jak to się, że tak powiem, tam przemienia. Natomiast filmów z naszych widzów, sprzętem naszych widzów, nie każdy na te kanały dociera, tak jak już kiedyś robiliśmy ten konkurs, więc bardzo chętnie takie starsze sprzęty pokażemy wasze, żeby każdy miał możliwość zobaczenia i jakby ta popularność, ta rozpoznawalność tego naszego kanału, żeby służyła również innym, bo taki jest jakby tego cel, żeby to propagować, przede wszystkim tą pasję, a propagujemy to nie tylko my, ale też dziesiątki, czy może nawet setki osób w Polsce w różny sposób, czy tam wezmą pułk konny na dożynki, czy przyjadą 20 traktorami na zlot. To można powiedzieć, że w równy sposób, może nie w równy, ale w podobny sposób przykładają cegiełkę na swojej gdzieś tam małej ojczyźnie i płaszczyźnie do tego, by tą pasję tutaj rozszerzać i promować, więc myślę, że warto. Jeśli wy popieracie to zapraszam was, czekam na materiały. Myślę, że kilka osób, takie, które gdzieś tam już wcześniej w tym konkursie brały udział. Przy okazji tutaj pozdrawiam Piotrka z Agrohuta, bo on często materiały jakieś podsyła z żniw teraz i tak dalej, więc myślę, że więcej takich osób będzie, które będą się chciały pochwalić. A tam też właśnie Piotrek ma takiego fajnego MTZ-a, może troszkę młodszy i troszkę bardziej popularny traktor i może niedoceniany jeszcze jako zabytek, natomiast już ich jest coraz mniej, tym bardziej w takim stanie i też fajnie się ogląda takie sprzęty. Także nieważne, czy to będzie traktor odrestaurowany do ostatniej śrubki, czy zachowany fajnie traktor po dziadku, ważne, że macie do tego zapał i trochę serca w to wkładacie, to już warto to pokazać. Także, żeby nie przedłużać, to tyle o tej akcji i czekam na efekty. Tego wam chyba jeszcze nie pokazywałem. Udało się kupić w Pagrubisie jakieś resztki od grzebali z Archimedesu. To jest tabliczka na tą tarczę do podnośnika.
Teraz widzicie, nowe są dostępne z naklejkami. Dla mnie ta naklejka to była nie do przejścia, bo ja rozumiem, naklejki można stosować. Czasem też mam na traktorach chociażby naklejki, które zastępowały te napisy. Natomiast no, tamte naklejki niezbyt dobrej jakości są, takie w ogóle kształtem i tak dalej. Znaczy kształtem, tymi napisami, no nie przypominało to tak 100% oryginału. Tutaj widzicie, nawet są ślady, gdzie mają być przynitowane. I myślę, że to będzie to taki fajny element, który będzie fajnie wyglądał. Podnośnik jest co prawda już złożony, ale ja sobie ponawiercam tą tabliczkę i jak już będzie finalnie pomalowane, to wówczas tą tabliczkę przynituję. Mam takie małe nity. Nie będzie to chyba takie proste, no bo tam nie będzie takiego podejścia, no ale nic łatwego nie jest w tych renowacjach, a człowiek daje radę. Tylko trzeba trochę czasem się po głowie podrapać i pomyśleć. No, Ursusik, widzicie, czeka. Myślał, że pojedzie na Wilkowice w weekend, no ale niestety.